Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i Bastilla, uspokój się. A, już chyba rozumiem. Rozumiem już skąd te nerwy. No ale nic. Generalnie kwestia jest tego typu, zapomniałem co miałem powiedzieć. A, jako że mamy, dobrze się składa, że mamy Bastillę, bo mamy do pomówienia. Dobra, wiecie co, ja jednak pozbędę się tych stworów, bo prawdopodobnie to przez nich Bastilla jest taka nerwowa. Ja mam teraz zajebistego buga. No ale cóż. Dobra, waruj. Jebaniutki posłuchał. Dobra, nie ukrywam, że troszeczkę zostałem wybity z rytmu. Generalnie kwestia jest tego typu, że chciałbym pomówić trochę z Bastillą, bo jest to ważne. Dobra, już mam nadzieję, że dobijesz. Dobiłeś? Dobra, Bastilla, już jest spokój. Dobra, generalnie musimy z Bastillą pomówić, ponieważ będzie to ważne w rozwoju fabuły. No, my jeszcze sobie z Bastillą pogadamy dzisiaj. Generalnie gada o matce, spoko. Nie no, dlaczego Bastilla... wiecie co, mam pomysł. Zmienię kurwa lokację, może się trochę uspokoi, bo mam jakiś dziwny bug w tej grze. Więc ja sobie przejdę może do osady ludzi piasku. Powinno być już tutaj... No, dokonały się czystki, więc no, Bastilla, już zluzuj dupę. Dobra, tak, do twojej mamie. Zdecydowanie wydaje się być zła na ciebie. Serio, już po rozmowie? Dobra, zobaczmy. Nie uważasz, że powinniśmy poszukać tego holokronu? Dlaczego uważasz, że chce coś źle? Father recorded all his personal thoughts in that holocron, even when I knew him. Having it would be like having him with you. I don't see why she deserves it, however. She drove him to his death. I loved him, and I didn't even have a chance to say goodbye. To brzmi samolubnie. Cześć, a tutaj you'd keep it for yourself. Co to, jak to? Nie powinno zachować tego dla siebie, a nie no, już nie denerwujmy. Dobra, coś jeszcze możemy z nią pomówić? Dlaczego nie zapytałaś o jej... Właśnie nie wiem, sickness, jak to przetłumaczyć, czy chodzi o słabość, czy może o chorowanie, nie wiem. Mother used to lie about many things to get her way. She's a selfish woman who pushed my father into doing what she wished. Czekajcie, spróbuję to jakoś przełożyć, że jej matka miała zwyczaju kłamać ją w... Tutaj ona mówi, że mama, jej matka miała w zwyczaju kłamać jej na temat różnych rzeczy. Że jest samolubną kobietą, która popchnęła, która wymuszała na ojcu, czego sobie życzyła. Chyba tak można to jakoś przetłumaczyć.
Dobra, no to widocznie z Bastillą sobie pogadamy jeszcze później, bo póki co teraz chyba dialogi, jakie mamy, są na temat jej matki. Nie wiem, czy coś jeszcze będzie w nas nie wyłuskać, ale taki mały spoiler, że może się wywiązać romans pomiędzy głównym bohaterem a Bastillą i być może uda mi się do tego doprowadzić, nie obiecuję. A gdybyśmy... Jebany kurwa Kasperski postanowił poinformować mnie o... już nie pamiętam nawet o czym i wypierdoliło mnie do pulpitu. Ale miarka się przebrała, cierpliwość się skończyła i instalowałem to gówno. I tak nie mam licencji, więc... bo mi się skończyła. No nieważne. Po prostu przez pewien czas będę musiał nie klikać w podejrzane linki. Dobra, no to z Bastillą sobie już pogadaliśmy, bo na szczęście zaskoczył autosave, więc czuję się zwolniony od przeprowadzenia tych rozmów jeszcze raz i tak one za bardzo nic nie wniosły i myślę, że możemy kontynuować naszą wycieczkę. Okej, nikt nic nas nie atakuje. I tam jest jaskinia, do której musimy się udać. I ktoś już tam na nas czeka. Jakaś postać. Kto to jest? Nie mam zielonego pojęcia. Zaraz się dowiemy. A tam w ogóle jeszcze jest... jeszcze parę postaci nawet. Co tam stoi? Aha. Panie i proszę państwa, nagrodę Darwina wygrywa ten koleś, który wbiegł do tamtej jamy. Dobra, pogadajmy sobie z Fortuną. W ogóle taka ciekawostka. Dobra, nieważne. Już myślałem, że znowu będzie wycieczka do pulpitu. Generalnie taka ciekawostka, że ten Twi'lek ma nazwisko Fortuna. Tak samo nazywał się... tak samo nazywał się Majordomus Jabby w Powrocie Jedi. Mianowicie Bib Fortuna. Dobra, co on tam gada? A, on chce upolować sobie tego Krayt Dragona. Czemu potrzebujesz pomocy? Dobra, nagrywa się. Super. On gada tam, że jest ten smok Krayt jest dosyć rzadki, że jeszcze... A, że ten osobnik jest większy niż ten, którego upolował jego ojciec dekadę temu. Właśnie, dlaczego powinniśmy zabić tą cudną bestię? Aha, czyli mamy plan, czyli generalnie ten koleś tak w wielkim skrócie opowiada nam o planie upolowania tego smoka. Mianowicie, z tego co pamiętam, on pozostawiał na tej ścieżce pułapki, miny na tego smoka, ale potrzebujemy jeszcze przynęty. Dobra, powiedzmy, że szukamy gwiezdnej mapy. A, nie ma o tym pojęcia, można było się tego spodziewać.
Dobra, pomogę, dawaj informacje. Musimy zbejcić po prostu tą bestię, czyli ją wywabić w zasadzkę. I generalnie nie ma szans, żeby załatwić to blasterem, ponieważ ona ma ta bestia ma zbyt duży pancerz. I ona, i ta bestia bardzo lubi banty, które są tam niedaleko. Właśnie jak możemy zwabić banty. Dobra, to już tam pominę już tą rozmowę, bo generalnie może ja to wytłumaczę. Generalnie banty możemy zwabić w to miejsce poprzez użycie karmy dla bant, które posiadają przy sobie ludzie pustyni. A tak się składa, że tam jest jedna banta, no to wystarczy się po nią przejść. Jeżeli to jest takie proste, dlaczego nie zrobisz tego sam? Ludzie pustyni się srają o to, więc mogą nas zaatakować, jeżeli tak się stanie. Chodzi o to, że ludzie pustyni mogą nas zaatakować, jeżeli spróbujemy sobie pożyczyć, używajmy właściwych słów, pożyczyć jednego z ich statka. No właśnie, poradziłem sobie. No ale tutaj mamy informację, że na tych terenach żyją bardziej niebezpieczni i bardziej zawzięci ludzie pustyni, czyli krótko mówiąc weterani. Dobra, popatrz. Dobra, zobaczę co da się zrobić, bla bla bla. No dobra, no to w takim razie pora się narazić ludziom pustyni po raz kolejny. W poprzednim odcinku, jak pamiętacie, wywalamy się poza granicę, fajnie, dobra. Generalnie trochę to idiotyczne jest, że oni tak to położyli, zamiast wzdłuż tego wzgórza położyć, tylko w tym miejscu. I teraz ja muszę zrobić takie kółeczko, ale już mniejsza o to. No dobra, no to w takim razie, generalnie, jak zapewne pamiętacie... Kolejna wycieczka do pulpitu za nami, spoko. No ale na szczęście tym razem Marshall, znaczy się, musiałem powtórzyć... Generalnie zabawna historia, bo musiałem oczywiście powtórzyć tą całą rozmowę, bo nie zrobiłem po niej save'a. Po czym... Przedem odbyłem tą rozmowę i przypomniałem sobie, że zostawiłem pranie w pralce, zajebiście, no to zapisałem grę i poszedłem szybko ogarnąć temat, żeby pranie nie poszło w diabły. I jak się okazało, całe wcześniej zapisałem, bo w międzyczasie kolejna wycieczka do pulpitu. Dobra, ale nieważne. Dobra, tutaj są ci banta. Chodź. Generalnie, póki się kręcimy, jak się kręcimy obok nich, no to nie powinniśmy zostać zaatakowani. Ale w tym momencie już powinniśmy. No jak widzicie, chuj już ich strzelił. I widać, że mają inny model, więc... Dobra, ja sobie to zaplanuję. Bastilla, ty tam rzucaj swoje buffy. Dobra, cyk. I walory. Dobra. Spokojnie, kontroluję sytuację i rzuć jeszcze speeda i jedziemy z tematem. Generalnie speed jest trochę problematyczny, bo speed chyba z tego co mi wiadomo. Speed nie działa obszarowo, tylko na jedną osobę. W sensie nie na cały team. Dobra, wal go. Generalnie odrobinę przesadzają z granatami, więc trzeba ich troszeczkę z... A, jeszcze jeden został.
Dobra, no to już wy sobie z nim poradzicie, a ja w tym czasie pozbieram loot, jeśli jakiś jest, ale no chyba widzę, że nie ma. Kurde, Bastila się z mocy się wyprztykała. Cyk. No i super. Mamy to ogarnięte. Dobra, i teraz jak klikniemy, to już nie powinno być komplikacji. I właśnie nie wiem, czy jak klikniemy, to już od razu wyląduje nas... No, dokładnie. Dobra, jak chcesz pogadać, czy ja zrobię save'a, bo nie mam ochoty powtarzać. 26 teraz było. Moim zdaniem save'y w Kotorze dwójce lepiej były rozwiązane, bo one były rozwiązane z tego, co pamiętam, w taki sposób, że ten ostatni, który zrobiliśmy, był na samej górze, a najstarszy był na samym dole. A tu jest odwrotnie, niestety. Dobra, nie martw się, jestem gotowy. Właśnie nie powiem. A, cutscenka jest na silniku gry, więc spoko. I bantom włos z głowy nie spadł, więc myślę, że możemy... Ludzie pustyni mogą sobie je wziąć z powrotem, już się nam nie przydadzą. Dobra, dostaniemy jakieś kredyty w nagrodę czy coś, byłoby bardzo miło. Chuja. Ale jakiś przełom dostaliśmy, właśnie, o dobra. Mamy tutaj remainsy. Generalnie taka ciekawostka, że jak właśnie miałem wydanie płytowe, to jak właśnie otwierałem te, jak ja właśnie klikałem na te zwłoki, to miałem błąd. Jak właśnie była ta animacja, zachodził. No, jak otwierałem te zwłoki w taki sposób, to wypierdzielało mnie z gry. Zawsze. A jak wczytywałem save'a, no to potem już tych zwłok nie było, więc. Dobra, ale ja zrobię kolejnego save'a. Pamiętajcie, często save'ować w tej grze. Zwłaszcza jak ma się system, który cię wypierdala do pulpitu bez przyczyny. O, mamy tutaj szatę mistrza Jedi, a ja jaką mam? Dobra, to myślę, że dla Jolly'ego, właśnie Jolly. Dobra, potem rozdam ten loot. Myślę, że dla Jolly'ego będzie. Chyba, że on już ma takową, to zobaczymy. Dobra. I awareness bez zmian. Atuty. Dobra. Co jej by tu dać? No myślę, że mistrzostwo w mieczu. Czy tam w broni białej. A, mistrzostwo w mieczu już ma, bardzo dobrze. Generalnie nie wiem, czy o tym wspominałem, ale ten poziom specjalizacji w mieczu świetlnym jest ekskluzywny tylko dla obrońcy Jedi. Więc żadna inna klasa Jedi nie może mieć tego atutu. Dobra, co by jej tu dać? No ja bym w sumie... Daj maksymalnego speeda, przyda się. Jeśli chodzi o obrońców Jedi, to moce typu pchnięcie i tego typu rzeczy nie są aż takie kluczowe. Znaczy się, obrońcy Jedi to główne moce, które powinien mieć obrońca Jedi, to buffy. No bo... to, no inaczej to nie działa. Dobra, ją też mogę tylko w taki sposób, ale co zrobić? Dobra, Bastila to w sobie nie ma znaczenia, co jej za bardzo dam. Ale niech już ma, myślę, że...
Niech się troszeczkę może właśnie w miecza, czy... A, niech się w mieczu wyspecjalizuje. A bo dobra, niech już ma to. Specjalistą od miecza będę ja. Dobra, moce jakie chcemy, żeby miała. No to myślę, że damy jej falę mocy. No, powinno działać. Dobra. Ja, właśnie, który ja mam level? Przypomnijcie mi. 16. Bo 8 mam na skaucie i 8 jako obrońca Jedi. Więc generalnie będę miał jeszcze 4 poziomy. Ja będę musiał się porządnie zastanowić, jak je rozdysponować. Bo generalnie w mocach to widzę, że trochę brakuje. No ale cóż. Jak wielokrotnie wspominałem, moce nie będą moją specjalizacją, tylko miecz. Fechtunek. No tak mi się najlepiej w sumie gra. Raz miałem zajawkę, żeby grać magami różny. O, kryształ fioletowy. I gdzieś tutaj i chyba w tych ruinach powinien być ten holokron. Nie, jeszcze nie w tych. Przeżółte zwłoki Twi'leka. O, tu mamy jakiś fajny pasek. Zobaczmy go. Dobra, myślę, że update ekwipunku zrobię, jak skończę już Tatooine. Dobra, na mapę jeszcze nie klikamy. Ale tu chyba będzie ten holokron. Dokładnie. Gdybyśmy nie mieli gdybyśmy nie wzięli tego questa od Matki Bastilii i nie był on tak rozwinięty, to tego przyjątku najzwyczajniej w świecie by nie było. Dobra, i przed gwiezdną mapą sobie zrobimy save'a. Nie, trzeba chyba w tej grze trzeba nowy slot wcisnąć. Cyk. I bierzemy. I tutaj gwiezdna mapa raczej nie będzie. Po prostu jedyne co to wyświetli się. Z tego co pamiętam, tylko chyba po stronie. Tylko na Kashyyyku była taka. Trzeba było rozmawiać z tą mapą. A w pozostałych lokacjach już po prostu się nam wyświetla. No nie tak szybko, bo zwróć uwagę, że za nami ktoś się pojawił. I kto to? Któż to jest? Wygląda znajomo. To Darth Bandon. Beginning to fear someone else had killed you and deprived me of the pleasure. You may have defeated the pathetic bounty hunter my master sent after you, but you are no match for me. I have studied at the foot of the Dark Lord himself. No nie zesraj się czasem. A. Dobra, ten tekst raczej śmierdzi mi ciemną stroną mocą. To jest arogancja. No dobra, myślę, że pierwsza opcja będzie najlepsza. Jesteś uczniem Malaka? Czemu nie jestem pod wrażeniem? Dobra, 3 przeciwników po jednym na każdego. To myślę, że pierwsze co, to użyję w tej mocy. Ty spróbujesz go. Też go spróbujesz. A ja się wezmę. Ja się wezmę za tego pana. Dobra, stop. Rzucać buffy. A ja rzucę. Dobra, buffy rzucone, nie masz szans, człowieku. Dżuhani, pomoc mile widziana. I weź się na nim skup teraz. Dobra. Ty, Bastillo, również bierz się za niego. A ja skupię się na nim. Kurwa.
Dlaczego będąc obrońcą myślałem, że to odniesie jakiś lepszy skutek? No i to był ten wielki uczeń Malaka.